Siema, no, jesteśmy tutaj w kolejnym materiale. W tym materiale znowu dawno mnie nie było, ale mam trochę zajęć w wakacje, w ferie, więc mnie nie ma. Ale w tym materiale opowiem wam o książce pod tytułem Zanim się pojawiłeś. Jest to książka opowiadająca o bogatym gościu, który niestety ulega wypadkowi. Ląduje na wózku. Przez długi czas zajmują się nim rodzina, rodzice, rehabilitant. Ale to nie wystarcza, ponieważ rodzice mają swoją pracę. Rehabilitant nie może ciągle być przy nim, bo ma innych pacjentów. Dlatego zatrudniają opiekunkę. U nas w Polsce niestety nie jest to tak popularne, żeby za takich osób jak ja zatrudnić kogoś jakąś opiekę. Ale tam na zachodzie jest to dosyć popularne. Jest to rozwinięte. Więc przez pierwsze rozdziały ten chłopak w ogóle nie chce jej pomocy, nie chce jej towarzystwa. Odnosi się do niej jak do ducha, jak do kogoś, kogo w ogóle nie ma. Ona się na początku do tego tym nie zraża, bo wie, że to tylko praca, za którą dostaje wynagrodzenie, pieniądze, więc normalnie pracuje od rana do późnego południa, wraca do domu, gdzie rodzina jest w trudnej sytuacji, bo tata stracił pracę, więc ona tej pracy nie ma. Ona jest jakby jednym filarem, który utrzymuje dom, bo reszta domowników no, nie pracuje, nie ma tej pracy. Ale potem między główną bohaterką a głównym bohaterem iskrzy. I kiedy on już jest na łożu śmierci, ona już w nim jest zakochana. Chciałaby przy nim zostać, ale nie może, ponieważ jego choroba się na tyle rozwija, że nie pozwala mu żyć. Więc on przepisuje jakąś dużą część swojego majątku właśnie jej. I książka ma drugi tom, drugą część. Drugiej części jeszcze nie przeczytałem. Mam nadzieję, że kiedyś przeczytam. Ale książkę i film wam polecam. Na początku polecam wam przeczytać książkę, potem kupić, potem obejrzeć film. Czyli najpierw kupcie książkę, potem obejrzeć film. Bo jak zrobicie na odwrót, tak jak ja zrobiłem w kilku przypadkach, to nie będziecie czuli tej emocjonalnej stęgi, która jest między wami a książką i potem między wami a filmem. No i to by było na tyle w tym materiale. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. W kolejnych materiałach będą dosyć ciekawe rzeczy, bo będę omawiał na przykład ten telefon. To jest nowy sprzęt, który używam od kilku dni, kilkunastu dni już w sumie. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia. See ya.